Ludomir Różycki, jeden z najgłośniejszych dziś przedstawicieli młodej muzyki polskiej, wnosi do niej tchnienie prawdziwie wielkiego talentu. Znamienną jego cechą jest energia twórcza i intensywność myśli. Uderza w nim i imponuje rozmach, śmiały, szeroki, pełen mocy. Pan R. jest kompozytorem na wskroś nowoczesnym, modernistą i impresjonistą muzycznym w całym tego słowa znaczeniu. Tak oto opisano o młodym wówczas początkującym jeszcze kompozytorze Ludomirze Różyckim. W okresie międzywojennym był on bowiem najsilniejszą obok Szymanowskiego twórczą indywidualnością, a jego muzyka szybko zdobyła uznanie i miała wkrótce wejść na wiele europejskich estrad. Różycki należał do kompozytorów działających pod nazwą Młodej Polski w muzyce. W skład tego grona wchodzili Karol Szymanowski, Apolinary Szeluto, Władysław Lubomirski, Ludomir Różycki i Grzegorz Fitelberg. Twórcy ci opierali się na najnowszych zdobyczach muzyki europejskiej, wiązali swą twórczość z aktualnymi tendencjami panującymi w literaturze. Wydobywali w swych utworach nierzadko typowy dla ówczesnego okresu nastrój liryzmu, melancholii i mistycyzmu. W recenzji ze stycznia 1906 roku czytamy: młodzi kompozytorowie urządzili nader interesujący koncert w Filharmonii. Młode dzieła ujmowały śmiałością pomysłów, staranną techniką kompozycyjną i barwną orkiestracją. Wszyscy są uczniami profesora Noskowskiego. Pan Ludomir Różycki jest synem profesora konserwatorium warszawskiego, liczy lat 21. Komponuje śmiało, barw dobiera jaskrawych. Różycki był już wtedy kompozytorem znanym. Jeszcze w okresie studiów w konserwatorium warszawskim powstało skerco symfoniczne Stańczyk, wykonane wkrótce przez Orkiestrę Filharmonii w Warszawie pod dyrekcją Emila Młynarskiego. Podczas studiów w Królewskiej Akademii Muzycznej w Berlinie skomponował Różycki poemat symfoniczny Bolesław Śmiały, szereg utworów fortepianowych, sonatę na wiolonczele i fortepian, a wkrótce potem znowu dzieło orkiestrowe pod tytułem Pan Twardowski. Studia muzyczne u Humperdinka w Berlinie, znajomość z Ryszardem Straussem, żywy kontakt z czołowymi wówczas polskimi kompozytorami przebywającymi za granicą odegrały niewątpliwie dużą rolę w kształtowaniu się osobowości twórczej kompozytora. Właśnie w tym okresie życia był Różycki twórcą najbardziej postępowym i awangardowym, stojącym najbliżej Szymanowskiego.